Emocje były bardzo duże przy składaniu przysięgi. Były naprawdę bardzo, bardzo duże, to mówię zupełnie szczerze. Nie spodziewałem się, że będzie tak potężny walenie serca i... Głos zadrżał? I głos nie, ale to wszystko już po złożeniu przysięgi przyszło, tak, i ślubowania przyszło, tak. Emocja bardzo silna. A jak pan ocenia to, co stało się dzisiaj na sali? Bardzo ostre przemówienie pani premier Kopacz. Wie pan, ja się staram pamiętać zawsze rzeczy dobre i przemówienie marszałka seniora pana Kornela Morawieckiego, to były momenty, że rzeczywiście też ściskało w gardle. Bardzo dobre przemówienie pana prezydenta Dudy. A tutaj wie pan, do takich wystąpień jak przemówienie pani Kopacz, to ja się już zdołałem przez 8 lat przyzwyczaić, nie? Jakieś szczególnego wrażenia na mnie nie zrobiło. No jedno, miałem tylko taką refleksję, że kiedy pani premier stwierdziła, iż trudno będzie przebić Platformę na przykład w ilości nowych dróg, kilometrów dróg, to natychmiast taka refleksja mnie naszła, że z całą pewnością nikt ich nie przebije w ilości postawionych fotoradarów. To już jest niemożliwe. Dziękuję.